wyłącz to. Teraz wyłącz. Gdzie masz ziom? Hej, reprezentacja 2003 powracam. Gdzie dziś pierwsze z lat 80 do 7. Wszystko ma 1000 lat. Do końca na relaksie 1000 lat. Sprawdź to. Takie staty to spórka. Aha. Polskie nagrania, czarny winyl, do bitu trzeszczy. W tym harmonia wierszy, o czasach dzisiejszych. Nie jestem najmądrzejszy, choć swoje mi spojono. Projekt nim wiadomość, nie bój się, idę z pokorą. Weź się nic nie jak pikolo, patrz się full color. A jego przeciwnikiem będzie Mateusz Rembecki z Berserker Slim Szczecin. Czego chcę, co najdroższy mi na świecie, to gromadka dzieciaków ze starzeń przy mej kobiecie. Jak słońce w lecie, chcę jej dać dużo ciepła. Nasz dom jest oazą, nasza osobista mekka. Widzę jak klękam przed nią, ona w białej sukni. Za nasze zdrowie ziomek wypij, kielonkiem się stukni. Życie bez kłótni, spokoju szczerze pragnę. Może kiedyś, bo na razie tu żyję w bagnie. Choć już nie kradnę, co dzień pracuję ciężko. Ale nie doszedłem do celu, choć idę własną ścieżką. To nie jest łatwe żyć po swojemu tutaj, gdy traktują cię z buta i ciągle żyjesz pod kreską. Gdzie to UNESCO, gdy nie dociera słońce, za drogo nawet w Tesco, gdy skończą się pieniądze. Czołowy polski zawodnik MMA, a także uznany chwytacz Marcin Bandel podejmuje tegoroczne objawienie mistrzostw Polski ADC Mateusza Rembeckiego, wicemistrza Polski w kategorii 76 kg zaawansowanych. Zapowiada się arcyciekawe starcie. Dwóch walecznych zawodników. Popularny chińczyk zawodnik Berserker Slim Szczecin zasłynął na mistrzostwach Polski ADC, pokonując bardziej doświadczonego i utytułowanego Łukasza Bagińskiego, odklępując go w dogrywce przez balachę na kolano. Chińczyk zawsze walczy do końca i z charakterem chłopakiem nigdy nie odpuszcza. Zapowiada się mega ciekawe starcie i tak też właśnie dzieje się na macie. Chińczyk ruszył do ataku bez respektu dla... Jest obalenie! Jednak bomba wstaje do góry. Aj! Błąd Chińczyka może go teraz kosztować, znacznie kosztować, jednak wykaraskał się z trudnej pozycji, walka wraca do stójki. Mateusz Rembecki to zawodnik, który trenuje dopiero 3 lata, posiadasz purpurowego pasa. O! Cud za efektowna akcja. Latająca balaka. Czyżby było? I tak jest, proszę Państwa. Mateusz Rembecki. Latająca balaka i na rozkładzie właśnie ma kolejną polską gwiazdę. Walkę wygrywa Mateusz Rembecki. Mateusz Rembecki, proszę zapamiętać to nazwisko, popularny Chińczyk. Najpierw Łukasz Bagiński, teraz Marcin Bandel. I to w jakim stylu?